Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej Zadymie przed Prime 5. Po mojej prawej stronie jest weteran KSW, pretendent do pasa i mistrz TFL Grzegorz Szuli-Szulakowski. Wszystkich. Po mojej lewej stronie jest Paweł Trypson Trybała. Chciałbym w imieniu Prime i swoim złożyć Ci, Pawle, najserdeczniejsze słowa współczucia z powodu śmierci Twojego taty. Dziękuję bardzo. Bukmacherzy z Fortuny twierdzą, że to będzie łatwy pojedynek dla Ciebie, bo naprawdę jesteś największym faworytem, nawet Ewa Piątkowska jest mniejszym spuszbarberem. Jestem dość zaskoczony, ale czy Ty też jesteś takim obrotem spraw zaskoczony? Nie wiem, no nie jestem bukmacherem. Bukmacherka tak naprawdę nie walczy, więc ja na to nie patrzę. Trypson, mocny gość z bogatą tak naprawdę przyszłością sportową, fajterską. Ma dużo walk w MMA, 7 wygranych, kilka przegranych, więc to też świadczy o tym, że chłop się nie opierdala. Ma też dobre zaplecze za sobą pokroju trenera Okińskiego, więc walka myślę, że nie będzie aż taka łatwa. Aczkolwiek no wiem, że idę tam po wygraną. Jeszcze raz chciałbym Ci złożyć najserdeczniejsze kondolencje, mordeczko, naprawdę. Wiem, jak się czujesz, ponieważ moja mama też odeszła 9 lat temu, za 4 dni jest jej kolejna rocznica śmierci. Naprawdę, szapoba, że wziąłeś tą walkę, ponieważ jak ja bym był na Twoim miejscu, raczej bym tej walki nie wziął. Wiem, co masz w głowie w tym momencie. Jutro chowasz tatę, więc w Twojej głowie są na pewno emocje, jest gniew, jest złość, więc no nie jesteś skupiony na czym powinieneś być skupiony. I jak mówiłem, na Twoim miejscu tą walkę bym po prostu odmówił. Ja bym to oczywiście zrozumiał. No niestety nie dam Ci taryfy ulgowej w kolejnej naszej walce. No, jeżeli, jak już z Tobą wygram, nie mówię, że Ci wpierdolę, bo to nieładnie, znamy się, lubimy się, ale jak już z Tobą wygram, to zwycięstwo mnie naprawdę nie będzie w ogóle nie będzie cieszyło, bo wiem, co masz w głowie i po prostu targają tą emocję i no i tyle, nie? Bardzo przykra sprawa. Słuchajcie, no, tata walczył z nowotworem już któryś rok. Jest naprawdę twardym gościem. Był, całe życie był zresztą twardym gościem i zresztą też za to mu jestem wdzięczny, bo nauczył mnie sporo, jeśli chodzi o właśnie taką męską twardość, o to, żeby w pewnych momentach życia, kiedy wszystko się wali, nie jest koniecznie dobrze, żeby zacisnąć zęby, żeby zacisnąć pięści. I nie ma zgaić się, poprawić spodenki, iść do przodu. I za to mu jestem wdzięczny. Obiecałem, mój tata już był w takim stanie, że powiedział, że nie przyjedzie na walkę, ale powiedział, że będzie oglądał. Chciał mnie wspierać przed telewizorem, zawsze jeździł też na moje walki, za co mu jakby też serdecznie dziękuję. I mam taką też dedykację dla niego właśnie, jemu tę walkę tutaj dedykuję i zapewniam Cię, mordeczko, tak jak mówisz, że się szanujemy, bardzo się cieszę z tego powodu, bo dawno nie miałem takiej walki, a zawsze taką chciałem, z pełnym szacunkiem do drugiej osoby. Ja Cię podziwiam za Twoje osiągnięcia, za to, z kim walczyłeś, gdzie walczyłeś, ale wracam po dłuższej przerwie i też mam coś do udowodnienia, że ten czas też nie był przeleżany, że ciężko pracowałem. Teraz też pracuję ciężko, odkąd dowiedziałem się o tej walce, to dwa razy ciężej. I no zapewniam Cię, że łatwo nie będzie i też zamierzam wygrać ten pojedynek. Widzę tutaj swoje mocne strony. Żadnych taryf ulgowych od Ciebie też nie oczekuję. Ja wiem, że tam wjeżdżamy, robimy swoje. I tato, obiecuję Ci, że to będzie dla Ciebie walka i wiem, że będziesz patrzył na mnie z góry. Jutro tatę muszę pochować, ale robię swoje, nie mogę się teraz wycofać. Tata kazał być twardy i na pewno miałby żal, gdybym się z tego powodu wycofał z walki i na pewno tego by nie chciał, więc dlatego zostaję, podejmuję wyzwanie. Nie jest mi łatwo, jeszcze jestem na świeżo po tym wszystkim, ale obiecuję Wam, że nie zawiodę nikogo i jestem pewny, że ta nasza walka przejdzie do historii. Szuli, ale Ty miałeś inny plan. Ty chciałeś z kimś innym walczyć w tej federacji. W końcu ta walka nie doszła. Mówię oczywiście o Donkasu, który czeka na swoją kolej teraz i widzimy go przez okno. Czemu nie doszło do tej walki? No, nie wiem, trzeba by było jego pytać. Co się tak naprawdę wleczy, to nie uciecze.
Jak będzie chciał skrzyżować rękawice, ja jestem otwarty na taką walkę, chętnie się spróbuję w boksie z bokserem. Jaki będzie finalnie tego finał? Taki, że mu wpierdolę i tyle, nie? Powiedz mi, jak typujesz teraz walkę Kasia z Dominikiem Zadorą? Wiesz co, Zadora jest underdogiem, ale no, ja myślę, że tutaj małe rękawice zrobią robotę. Wiem, bo trenowałem też z Zadorą swojego czasu, mocno bije. Myślę, że tutaj temat ogarnie. Tutaj mam wiadomość od Kasio i pytanie od niego, od kiedy masz kompleks z Don Kasio? On ma chyba kompleks Szubiego. Sceniczne gesty nam tam pokazuje z zaplecha. To nie ja uciekam od niego, tylko on ode mnie, tak? Czy myślisz, że się boi ciebie? Nie wiem, czy się boi, nie? To, wiesz, nie siedzę w jego głowie, nie? No, ale jak wybiera Popka zamiast mnie, to nie wiem. No, myślę, że Popek jest o wiele łatwiejszym wyzwaniem jak ja. To trzeba by było jego zapytać, nie mnie. Wczoraj szukałem zdjęcia taty i znalazłem nasze wspólne zdjęcie sprzed kilku lat. Właśnie. W czerwonych włosach. Tak, jeszcze miał swój słynny czerwony irokezik na głowie. I właśnie wtedy z wielkim podziwem podeszłem do Szuliego i spytałem o fotę. Podziwiłem go za te jego walki. Dzisiaj dla mnie to jest wielki zaszczyt, siedząc na tym miejscu, że mogę się z tym gościem sprawdzić. Tym bardziej jeszcze raz to podkreślam, że jestem zajarany, że to jest taki czysto sportowy teraz pojedynek, że nie bluzgamy się, zawsze na takie coś czekałem. Akurat moje poprzednie pojedynki niekoniecznie do takich należały. I myślę, że będziemy mogli właśnie pokazać zamiast tej gównoburzy cały kunszt tego, co się nauczyliśmy i pokazać kibicom, że da się też w drugą stronę, nie? Ciekawi mnie, czy ty masz jakiegoś trenera, który coś robi nad tobą, czy ty sam sobie jesteś trenerem? Nie, mam trenera, który jest nade mną, czuwa nade mną. Jest to Halama z Brzegu, naprawdę bardzo dobry trener, który się zajmuje już trenerką wiele czasu. Jest też tak naprawdę trener Derlacz, który ostatni tydzień zwieszał na mnie oko i będzie to również w moim narożniku. Mamy dobry plan do zrealizowania. No i nie widzę innej opcji, jak moja ręka podniesiona u góry. Po to tam idę, pokażę wam góralski charakter. Po mamusi, która również patrzy na mnie z nieba od 9 lat. Również urodził mi się synek i naprawdę jest to jeszcze większa motywacja. Więc mam tej motywacji naprawdę ogrom dookoła. I jestem skupiony na jednym, na celu, na Trypsonie, na wygranej. Cieszysz się, że w końcu masz rywala, z którym nie masz jakiegoś trash talku i rzeczywiście, jak sobie przypomnę, to miałeś te walki z Łukaszem Borowskim, były bardzo ostre. Była walka z Marcinem Najmanem chociażby. I ja pamiętam tą walkę, że to bardzo szybko się skończyło, ty go doprowadziłeś do parteru. Nie żałujesz po latach, bo wiesz, tam nie zbiłeś go, tak jak chciałeś, bo pamiętam, że tam była bardzo zła krew i w końcu szybko walka się skończyła, deklasacja, ale mimo wszystko mogłeś mieć jakiś niedosyt. Wiesz co, nie czuję niedosytu. Właśnie czuję, wiesz, czuję zadowolenie, że kurczę, wiesz, tak szybko skończył, jak szybko go zaczął. I nie ukrywam, że to gdzieś tam w głowie właśnie takie walki, na których, wiesz, są mieszane rodziny, obrażanie rodziny. Dla mnie rodzina to jest świętość i rodziny się nie rusza. Ktoś porusza taki temat, to dla mnie jest nic niewartym człowiekiem i nigdy nie będę miał szacunku do takich ludzi. I gdzieś tam inni przeciwnicy też w takie coś wchodzili. Ja rozumiem jakiś trash talk, to wszystko, ale ja uważam, że w pewnych momentach świat zmierza w złą stronę i nie po to przyszedłem się bić do świata MMA, żeby się gdzieś obrażać czyjeś rodziny, tylko żeby pokazywać fajny sport. Ja wiem, że dzisiaj produkt musi się sprzedać, wszystko kieruje się swoimi prawami, ale też gdzieś tam w głowie mam to, że dorastam, mam dwie piękne córy, mam dla kogo walczyć, nie chcę być jakimś złym wzorcem dla swoich dzieciaków. A z Borowskim się pogodziłeś po tych dwóch walkach, czy? Wiesz co, nie mogę już sięgnąć pamięcią. Wiem, że wyciągnął do mnie rękę, gdzieś tam sobie rękę podaliśmy, tak? Ale ten, pamiętam, że chciał chyba gdzieś do pokoju jeszcze mnie zaprosić, coś tam, nie wiem, czy na piwo, czy coś. Ja powiedziałem, że nie, absolutnie nie ma takiej opcji i po prostu cześć, nie? Bardziej mnie ciekawiło, że byłeś tak blisko jako komentator w Fejmie i nie brałeś tam udziału. Jak do tego doszłeś? Co ci powiedzieć? Znaczy, czy miałeś propozycję z Fejmu? Tak. Propozycji w Fejmie miałem, oczywiście, że miałem. W ogóle, to powiem już jakby szczerze, walka z Najmanem była pomysłem
fejmu. I ja zachowałem się jak mega gość, bo ja rozmawiałem z Golą na ten temat, mieliśmy tam warunki dograne. Nagle Wojtek poszedł, no nie wiem, czy powinienem mówić tu gdzie, co, jak. Poszedł gdzieś do kogoś z pewną propozycją, ktoś tę propozycję podłapał i chciał to przejąć, ten pojedynek. Ja dostałem właśnie ze świata FFF propozycję tej walki. Ja mówię, kurde, jak mówię, ta walka już jest jest zaplanowana tam. No ale wiesz, ale tu będzie lepiej i tak dalej, i wiesz. I ja powiedziałem, że nie jestem taki, że idę tam, gdzie się umówiłem. U mnie słowo jest więcej warte niż pieniądze. I no i co? No i powiedziałem Wojtkowi, że jak te umowy nie będą gotowe, no to zobaczysz, podpiszą Najmana i będzie po ptakach, nie? No i nie, co ty, Marcin mi powiedział, że przecież tak będzie. No i jak powiedział, tak nie zrobił oczywiście. I podpisał się tam, no i jakby już wyśmiałem, wy stary, teraz się nie możesz mieć do mnie żalu, bo ja cię ostrzegałem, ja mówiłem, co się dzieje, ja chciałem się zachować honorowo, tak jak się umawialiśmy i co, no już tego, ja też nie zmarnuję swojej szansy, mówię, jeżeli ty zamuliłeś, no to muszę wykorzystać tę szansę gdzie indziej, tak? No i ten pojedynek odbył się na gali FFF, później tam dostałem kontrakt też na więcej walk, więc zostałem tam, a swego czasu dostałem propozycję też gdzieś tam, jak byłem, powiedzmy, wolny kontraktem, propozycję walki na fejmie. No ale nie dograliśmy warunków finansowych, gdzieś tam nie pasowała mi gdzieś tam jakaś stawka i po prostu zawalczyłem na fenie właśnie wtedy i ten. No i tak się wszystko jakby potoczyło, ale tam nie ma jakiegoś żalu, jakiegoś czegoś, wiesz, gdzieś, że tak mi się wydaje przynajmniej, bo nikt mi w oczy nie powiedział, że tam jakiś gdzieś do mnie ma problem. Nie mówię, że kiedyś tam mogę nie wystąpić, tak? To wiesz, to różnie życie pisze scenariusze. Biznes is business, nie? Wiesz, no, biznes jest zarabiać pieniądze. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy udział.